Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Otóż, po słuchaniu tej audycji, bardzo Cię proszę, abyś zostawił jakiś ślad po sobie. Może to być łapka do góry, dołu, komentarz. Takie działania pozwalają mi, jako twórcy internetowemu, docierać z tym materiałem do szerszej grupy osób. Z góry Ci za to dziękuję i zapraszam do słuchania kolejnego materiału, który dla Ciebie przygotowałem. So Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej audycji z cyklu Polski Wall Street na falach radiowych w kontestacji. Dzisiaj będzie temat dotyczący szeroko pojętego rynku terminowego, ponieważ skupimy się na wytłumaczeniu zjawiska, który na rynkach nazywamy Dniem Trzech Czarownic, Dniem Wygasania Kontraktów albo szeroko pojętym okresem gorącego kartofla. A więc w dzisiejszej audycji temat stricte techniczny. A więc, żeby specjalnie nie przedłużać, generalnie okres wygasania e, dotyczy szeroko pojętego rynku terminowego. Mam tu na myśli kontrakty na indeksy, czyli popularnie nazywane kontraktami terminowymi, opcje na indeksy, opcje na akcje. Aczkolwiek sama definicja i ten okres nie dotyczy tylko tego rynku, ponieważ no, siłą rzeczy też e, możemy to odczuć na rynku kasowym, na którym notowane są akcje, ponieważ to właśnie one często są tym instrumentem bazowym, który składa się na indeks, a potem z kolei na te instrumenty. Sam okres zdarza się cztery razy do roku, bo jak już możecie się zorientować, każdy kontrakt terminowy, jak z samej definicji terminowy, może i oznacza że jest on, ma on określony termin swojej funkcjonalności. To jest taka pierwsza różnica, która wyróżnia rynek terminowy od rynku kasowego. Zobaczcie, jeśli inwestujemy na rynku akcyjnym, to nasza inwestycja może tak długo trwać, jak po pierwsze, albo sami ją zakończymy, czyli zamkniemy naszą pozycję, sprzedając akcje, które posiadamy, druga sytuacja. Firma, w którą zainwestowaliśmy, zbankrutowała, no i siłą rzeczy to pozbawiło nas naszej inwestycji. Lub trzecia możliwość firma po prostu zrealizowała skup swoich akcji, no i wymusiła na nas odsprzedaż im ich akcji, ale to wymaga już odpowiedniego zachowania. To nie jest tak, że z dnia na dzień mogą nam te akcje zniknąć. Tam jest całe postępowanie, które no, na ten dzisiejszy temat nie specjalnie się składa. Może jakąś kolejną audycję na ten temat nagram. Ale to są takie trzy elementy, które, no, siłą rzeczy, jeśli firma funkcjonuje, to może to powodować, że taka inwestycja może przeciągać się na lata, a nawet na dziesiątki lat, i akcje mogą być też dziedziczone. Szczególnie jeśli patrzymy na rynek rozwinięty, na przykład Stany, gdzie nie było wojny, nie było takiego okresu, gdzie była tam destabilizacja, tak, że ta giełda była zamykana. Tam. Akcje mogły i często były dziedziczone tak? z ojca na syna, albo jeśli syn był nierezolutny, to na wnuka. I, I tutaj w tym wypadku to jest, jak to się mówi, taki element wartości wewnętrznej giełdy. Natomiast rynek terminowy to jest ten szeroko pojęty spekulacyjny, bo tutaj tak jak mamy w dyspozycji nóż, w którym dla jednych będzie narzędziem służącym do krojenia chleba i smarowania na nim masła, inni będą go wykorzystywali do bardziej e, innych zadań. Tak samo jest z rynkami terminowymi. Generalnie powstały one po to, żeby coś zabezpieczać, żeby się zdywersyfikować, żeby tworzyć sobie jakieś schematy finansowe, które z kolei mają w jakiś większy albo w mniejszym stopniu stworzyć nam poczucie bezpieczeństwa. Ale tak czy inaczej, te instrumenty mają swój termin. Wygaszania, czyli kiedyś te wygaszanie mogło polegać, i często polegało na dostarczeniu towaru, który, na którym ta opcja, ten kontrakt opiewał. Natomiast teraz służy to jedynie do dnia, w którym rozliczane są wszystkie kontrakty. Czyli, wiadomo, jeżeli ktoś objął jakiś kierunek, zarobił pieniądze, no to w tym dniu jest ten ostateczny termin, kiedy zostanie rozliczony i pieniądze z konta który, inwestora, który źle podjął kierunek, źle zainwestował, zostaną mu zabrane i wpłacone na konto tego zwycięzcy. I tu mamy do czynienia w ciągu roku z czterema okresami wygaszania, ponieważ wszystkie instrumenty terminowe mają swoje serie. Seria marcowa, czerwcowa, wrześniowa grudniowa. I tu jest e, oczywiście w zależności od instrumentu. E, każda z nich ma swój indywidualny symbol, a więc nie ma szans na to, żeby one nam się pomyliły. Tak? Każda, każdy termin określony jest jakąś konkretną literką, która wskazuje nam okres wygaszania. Ale to na czym chciałbym się skupić. to są te takie elementy podstawowe, tak? których musicie mieć świadomość. Wygaszanie następuje zawsze w trzeci, piątek. Miesiąca, w którym ten kontrakt, ten instrument jest wygaszany. Ma jakby znaczenia, czy to będzie wychodziło 17, czy 21. Nie ma to znaczenia, zawsze ważna jest ta data, że to jest trzeci piątek miesiąca. Okres poprzedzający, czyli ten tydzień już wygaszania, czyli mam na myśli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, szeroko nazywany jest okresem gorącego kartofla. Pięknie przyjęła się ta nazwa, szczególnie na rynkach opcji, ponieważ tam ta płynność jest na tyle mała, że bardzo ciężko jest nam zdecydować się na to, żeby taką inwestycję przetrzymać do momentu wygaszenia. Czyli doprowadzić do tego, kiedy to makler robi te podsumowanie, zlicza tak, do, co do punkta, co do złotówki, te wszystkie kwoty przepłaca, przelewa z konta zwycięzcy. Na konto na z konta przegranego na konto zwycięzcy i tak dalej. Tak? A więc tutaj w tym wypadku na rynku opcji przejęła się taka definicja okres gorącego kartofla, kiedy po prostu inwestorzy przerzucają między sobą te instrumenty, które lada dzień wygasną. Natomiast jak należy odbierać ten ostatni ten piątko, tą piątkową sesję? Jest ogólnie cały tydzień przed wygaśnięciem, jest już okresem mocno spekulacyjnym. W praktyce wygląda to tak. Że ten ostatni tydzień handlu na tym starym, już wygasającym instrumencie wykorzystywany jest do tego, żeby się przenieść na kolejną serię. Tak, przenieść swoje środki, nie zostawiać je do rozliczenia brokerowi, ale po prostu automatycznie samemu zamknąć pozycję po cenach, które nam jeszcze pasują, na które jeszcze w jaki sposób mamy wpływ i przenieść się z tym handlem na kolejną serię. Natomiast. Też jest rzesza inwestorów, którzy tego nie robią, którzy po prostu liczą na te wygaszenie, na cenę z piątkowej sesji, a więc jedni, którzy tam handlują, to jest ten właśnie, biorą udział w tym okresie gorącego kartofla, inni po prostu starają się przeczekać. Największe cerki pojawiają się właśnie na tej piątkowej sesji, ponieważ tam już jest to duże niezdecydowanie, to nie jest kwestia tego, że Inwestorzy nie mają pojęcia, co dalej z rynkiem się wydarzy, albo co chcą od tego rynku, tylko jest to okres mocnej spekulacji. Zwróć uwagę, to jest ten dzień podsumowania, czyli ten już taki ostatni, bezdyskusyjny. Podczas tej sesji zostanie określona cena, po której zostaną zrealizowane instrumenty terminowe. A więc, jak możecie się domyśleć, jest to moment, szczególnie na takim rynku jak polski, który jest generalnie płytki. Jeżeli ktoś naprawdę chce, sobie coś poczarować, no to jest to nawet ciekawe miejsce i na te kilka godzin, a cena jest zawsze jakby sumą, czyli nie ostatnim tickem podczas sesji, ale sumą z ostatniej godziny, a więc podczas tego momentu rynkowego można starać się w jakiś sposób zmanipulować kurs, dlatego też takie dni zostały nazwane albo okrzyknięte dniem trzech czarownic. To zresztą możecie zauważyć na wykresie, który tutaj zamieściłem, że no to jest akurat wygaszanie tej ostatniej sesji serii, która w minionym tygodniu e, mieliśmy miejsce na niej handel i zobaczcie, co się działo w ostatniej sesji, tak? że w ostatniej godzinie cena bardzo mocno, bo zwróćcie uwagę, o ponad 20 punktów wyskoczyła do góry, a potem w jeszcze bardziej dynamiczny sposób została ściągnięta do dołu. I to są właśnie efekty tego dnia trzech czarowic. Czasami wręcz przeciwnie, ten rynek staje się ospały i nic się nie dzieje. A w innych wypadkach może to być właśnie przypieczętowane takim dynamicznym ruchem. Tu nie ma jakiejś zasady, tu nie ma statystyki. Dlatego też ta niepewność powoduje, że inwestorzy z mniejszym doświadczeniem powinni automatycznie w czasie tych ostatnich sesji starego i pierwszych sesji nowego. Nowej serii kon, e, instrumentów terminowych powinni sobie po prostu odpuścić handel, bo te sesje są wyjątkowo mocno zaryzykuję stwierdzenie manipulowane. Podsumowując, to co szeroko nazywane jest okresem e, wyga, wygasania kontraktów albo okresem trzech czarownic, jest to ostatnia sesja, podczas którego określana jest cena, po której zostaną zrealizowane wszystkie instrumenty. Terminowe albo zmyku terminowego. Handel w tym dniu przeniesie się już automatycznie na kolejną serię, i tak będzie ten proces realizowany do końca giełdy, i miejmy nadzieję, że jeszcze dzień dłużej. Więc dzięki wielkie za wysłuchanie tej audycji. Jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam do ich zadawania w formie komentarzy pod tym nagraniem i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam Pawła Salamucha, cześć.